przygotować. Miał się ruch razionków, wynik znamy. Na początek informacja, oficjalna liczba widzów 820 osób. Witam serdecznie, trener gości pan Artur Skowronek, trener gospodarzy Ryszard Kusek. Tradycyjnie proszę na początek o zabranie głosu pana Artura Skowronka. Cóż, no przede wszystkim gratuluję Przysykowi i Ryszkowi tego zwycięstwa, bo to cieszy, że taką fajną pasę masz i gratuluję ci tego. Mam nadzieję, że ta szansa będzie dalej ciągnięta, Rysiu, i poprowadzisz tą robotę dalej w tym samym kierunku, bo idzie w świetnym kierunku. Także gratuluję i szacunek. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to na pewno staliśmy sromotne lanie i na pewno nam jest mocno żal tego lania, bo zamazaliśmy jakiś taki fajny styl, myślę, pracy w ruchu radziąków i szkoda, że to tak właśnie się zakończyło. No. Bramki spadały w taki, a nie inny sposób. Można powiedzieć nawet dosłownie, że sobie sami strzelaliśmy. No ale taka jest piłka. Ja mam nadzieję, że pomimo tej bardzo bolesnej porażki i smutnych nastrojów na pewno będziemy wracać na Śląsk. Mimo wszystko ten okres pracy, który zrobiliśmy i mamy za sobą, będzie procentował tym chłopakom, bo nie jest łatwo. I tego bym sobie życzył, bo chciałbym dalej pracować. Natomiast gdzieś tam to się powoli rozsypuje i teraz jest to wszystko po stronie zarządu. Mam nadzieję, że wiążą się ludzie tych wszystkich rzeczy, które powinni się powiązywać, i jeżeli ten zespół będzie utrzymany, to na to mega. Jeżeli nie, to niestety, ale tego ruchu razem później będzie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Artur, za gratulacje. Te gratulacje się na pewno należą zawodnikom w pierwszej kolejności. Widzieliśmy, że ruch Radziąków jest dobrze dysponowany, dobre mecze rozegrał. Była to drużyna, która była nazwana rycerzami wiosny. A ja, że tak powiem, może trochę nieskromnie, nazwałem swoją drużynę przed tym meczem rycerzami maja. Może nie całego, ale od tego 13 maja drużyna jakby weszła na swój właściwy tor, wróciła na ten tor i można tylko powiedzieć tylko tyle, że szkoda, że się kończy teraz sezon, że nie zostało jeszcze może 6, może 7, może 10 kolejek, bo może bylibyśmy się o wyższe cele, moglibyśmy być jeszcze wyżej w tabeli. Taki cel mieliśmy przed tym meczem, walka ambitna do końca, z pełnym zaangażowaniem, jakbyśmy grali w finale Mistrzostw Europy Euro 2012 i z takim nastawieniem, z taką, że tak powiem, wolą walki, wolą zwycięstwa chłopaków ukierunkowałem na odprawie dzisiejszej. No i to zaowocowało i cieszę się niesamowicie ze zwycięstwa, z tych 5 bramek, bo, że tak powiem, zapiąłem klamrą historię Floty Świnoujście, gdzie rok temu na ŁKS-ie Flota Świnoujście też wygrała 5-1 z ŁKS-em Łódź, który awansował i w sumie teraz spadł z powrotem do pierwszej ligi, a myśmy teraz powtórzyli ten wynik na finiszu rozgrywek pierwszoligowych. Co tu jeszcze można dodać? No, piękna bramka z wolnego Ensara, piękna bramka, chyba bramka sezonu można powiedzieć, bo z bocznej strefy boiska, z 30 metra, uderzona przez Bartka Śpiączkę zewnętrznym podbiciem, z mocną rotacją z prawej nogi, leci długo, wszyscy wołają z ławki, co ty robisz, piłka leci dużym łukiem i wpada w samo okienko bramki ruchu, odbijając się od słupka, ocierając się o poprzeczkę. No nic piękniejszego w piłce nie ma, jak zerwać właśnie tą pajęczynę przysłowiową I zdobyć taką bramkę. Troszeczkę się rozkleiliśmy po trzeciej bramce, te zmiany już były wymuszone, były, że tak powiem, podyktowane tą radością z tych 3 goli, które zdobyliśmy. Chwila zawahania, ładna akcja ruchu Radziąków, no i w konsekwencji ostatnie wejście naszego jokera Damiana Missana. Piękny strzał, dobre uderzenie od słupka, odbiła się od bramkarza i wpadła do bramki, także z tego możemy być bardzo zadowoleni, z tej końcówki. Tak jak mówię jeszcze raz, bardzo bym chciał, żeby jeszcze było kilka meczy, ale czas na odpoczynek dla tych chłopców, czas na to, żeby
ci chłopcy zregenerowali własne zdrowie, zregenerowali własne ciała pod względem fizycznym, ale również i pod względem psychicznym, gdyż bardzo dużo, że tak powiem, dałem im do myślenia w rozmowach, z którymi przeprowadziłem. I tutaj te moje propozycje, które padały do nich bezpośrednio, no, pomogły nam w tym, że oni uwierzyli w siebie, że wrócili do tej gry, której oczekiwali wszyscy tutaj kibice, wszyscy działacze. My sami tak samo życzyliśmy sobie tego, żeby grać coraz lepiej. I na końcu nie mogę tego powiedzieć, bo praktycznie na każdej tej konferencji, w tych czterech kolejkach, gdzie udało się nam zdobyć 12 punktów, podkreślam pracę mojego trenera, pierwszego trenera Krzysztofa Pawlaka. Bardzo mu zawdzięczam to, bo tu dzięki niemu jestem, ale zostałem sam na okręcie i cieszę się, że te wyniki, które zrobiliśmy, możemy z głową podniesioną przekazać trenerowi Pawlakowi, że to też jego zasługa. Natomiast zespół jest w tej chwili, na pewno będzie w przebudowie, duża ilość zawodników kończą się kontrakty i będziemy rozmawiać z zawodnikami, będziemy wszystko starali się utrzymać tak, żeby zespół nie miał rewolucji, tylko żeby była rewolucja w klubie. Także dziękuję bardzo. Ja jeszcze pytanie o piątą bramkę. Czy to była bramka zdecydowanie samobójcza, czy da się ją przypisać którymś z naszych zawodników? No, można przypisać tą bramkę Saliemu, tak? Bo zapoczątkował grę, uderzył w poprzeczną piłkę mocno w pole karne i ta piłka się odbijała od zawodników ruchu i wpadła do bramki. No, także na pewno samobójcza bramka, ale do tej bramki przyczynił się Sali, który mocnym uderzeniem poprzecznym zagrał piłkę w pole karne. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Zanim trenera uda się utrzymać tę formę i ten dobry nastrój w drużynie, tę wolę walki do kolejnej kolejki, do kolejnego sezonu już w zasadzie. Ja myślę, że tak, że jak zostanie ciąg zespołu, nawet powiem więcej niż ciąg zespołu, to jest szansa, żeby ten zespół dalej, że tak powiem, odpalał w każdym meczu i robił dobry wynik tutaj i satysfakcję dawał kibicom, działaczom i sobie również. A ten trzon właśnie, czy pozostanie, to znaczy trener już wie, jeżeli chodzi o to, kto zamierza zostać, a czy możemy spodziewać się dużych zmian, rewolucji w zespole? Te wszystkie sprawy związane z sprawy personalne, że tak powiem, od jutra rozpoczną się tutaj w klubie i od jutra dopiero będziemy coś wiedzieć.